Siemanko, siemanko, ładne wdzianko, z tej strony Szczypiory, witam w trzecim odcinku Horrory ze Szczypiorem. Tak, pomyślałem, że ostatni odcinek był lekko kijowy, bo powiedziałem na przykład, że będzie kilka odcinków, a gościu mnie zabił, okazało się demo mega krótkie i się skończyło, babci sranie, po prostu. No więc jak najszybciej zabrałem się do kręcenia następnego odcinku, no i dzisiaj gramy sobie w grę, jaką jest The Switch. Witch, tak, The Witch. The Witch, Witch, tak. The Witch. No. No i popylamy sobie po domu, gdzie tylko widnieje biel i szarość. No i zobaczymy, jak to będzie. Tak, więc gramy. Yeah. Chodźmy najpierw tutaj. Z kuchnia, czy co? O, pokój miłości. Ja tam chcę. Nope. Fuck you. Dobra, dobra, dobra. Już mam opanowane, że tutaj się otwiera, znaczy na lewy się otwiera, na prawy się klęcze? Klęka, klęcze, klęka, klęka, klęka. Na lewy się klęka, na prawy się klęka. Tak. Ale pusto. O! O! Kluczyk. Dobra. Ue, czekajcie sobie jeszcze. Hello? Ktoś tam? Juhu! Ach, kibel, łe, to chwila dla mnie. Kolejny klucz. What the fuck? What? Ja to chcę, ja to chcę, ja to chcę, ja to chcę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Fuck, god damn it. To jest do pokoju miłości? Nope. To jest jedynka. Czyli chyba pokój numer jeden. Dobra, idziemy do góry. Pokój numer jeden. Tutaj. Dobrze. Czekajcie, co tu mamy. I marchewka plus kluczyk równa się otwarte drzwi. Nie, kiedy kluczyk plus dwie marchewki. To jest logiczne, to jest bankowość polska. Zaoszczędzimy sprzedając jedną marchewkę, bo z drugiej coś nam zostanie. Za tą marchewkę drugą kupimy sobie kluczyk, dzięki którymi otworzymy drzwi. Kiedy kupimy dwie marchewki i jeszcze plus kluczyk z tego, co mamy, nie zaoszczędzimy, jednak stracimy. To ma głębszy sens. Więc klucz może być w tych szafkach. Mam cię. No nie, 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 niekoniecznie. Tu też nie. Tu też nie. I tu też nie, chyba. Mam dziwne wrażenie, że ktoś za mną stoi. Nie, żartuję. Nikogo nie ma. Ajśka, what the... Ej, patrzcie, jest klucz, jest. Mam klucz do pokoju drugiego, słuchajcie. No i myślę, że tu nakręcę w partach i pierwszy będzie jak zwykle wstępny. Znaczy jak zwykle. Na razie nakręciłem dwa odcinki i nie było żadnych części, no bo w paranormalu wszystko zaczyna się od początku, nie ma save game i na dodatek, no, gra tak naprawdę nie ma końca. Wszystko się generuje... Znaczy chyba jest koniec, ale nie... Aczkolwiek nie jestem pewien. Jednak już to nie gram, a ta druga szybko się skończyła. No ale tutaj będzie więcej partów, a pierwszy to będzie wstępny. Tu jest... Nie wiem, co to jest. Trójczyna. Tu jest dwójka. To wchodzimy. A! O! O kur! Hello! Hello everyone! Oh! Hi honey! Oh shit! Oh shit! O, pokój miłości powiadasz. Give me. Get the fuck out! Co? Wypierdalaj? Tak? Teraz wypierdalaj. A jak pieniądze przenosiłem, to byłem dobry, tak? Wow! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh god damn it! Oh god damn it! Gdzie ja mam iść? Chyba na dół na mnie czeka moja lasencja. Lasencja dupencja. Gdzie jesteś? Tu jesteś, skarbeńku mój ty. Nie masz serca. Chodźmy. Chodźmy, nie mogę się doczekać. Nie chodź za mną. I cię nie ma. I cię nie ma. I cię nie ma. W kibelku będzie ostro. Nie ma cię. Boże święty, gdzie ty jesteś, skarbeńku ty mój? Wracaj. Jest tam. Hello. Dobra, czytamy.
klucz plus to kreska miłość. Kochasz mnie? Nie mam klucza, skarbie. Witaj, mój słodki kartofelku. Kartofelku. I like your boobies. I like. Ale za mną chodzisz. Jakby cię nazwać? Britney. Chodź, Britney. Idziemy. Do pokoju. Britney. Niegrzeczna. Za mną. Chodź za mną. Mam cię na oku. Pewnie za mną za chwilę będzie stała. Britney. Britney, Britney, Britney. O, spieprzamy stąd. No pe, ona za mną stoi. Wiedział. Mua. Britney, Britney, Britney. Ja z Britney chcę iść do pokoju miłości. Ale za bardzo nie lampię, o co jej chodzi. Oh shit. Dobra, słuchajcie. Ja i Britney musimy trochę pomyśleć, gdzie spędzić no, chwilę naszego wolnego czasu. If you know what I mean. A wy... znaczy, na was liczę, że dacie mi jakąś tam subskrypcję malutką, która zmotywuje mnie po prostu do kręcenia dalszych odcinków, łapkę w górę i pozytywnego komentarza. Dobra, trzymajcie się, specjalnie dla szafy, dla otaku. Bye bye.